Witamy Państwa po przerwie TNA Impact. Mecz, który zobaczymy, jest pomiędzy Ravenem, którego widzimy, a Mantym Brownem. Doskonale go znamy z poprzednich programów TNA Impact. No Raven tutaj widać, że taki ma troszeczkę gimmick, że tak powiem, obłąkanego. No, można śmiało powiedzieć, że troszkę ma tam z piątą klepką problemy, bo ci, którzy oglądają wrestling od kilku lat, wiedzą, że jego rola w WCW, World Championship Wrestling, była właśnie taka na pograniczu świata normalnych i nienormalnych. No ale życzymy mu wszystkiego najlepszego. Tak, to jest typowy czarny charakter, tak? To można powiedzieć taki tajemniczy charakter, że ciężko powiedzieć, prawda, czy za nim się opowiadać, czy przeciwko niemu. Tak czy inaczej, jest to kontrowersyjna postać TNA i kontrowersyjna była postać World Championship Wrestling, World Wrestling Entertainment. No tutaj widzimy Manty Browna. Manty Browna znamy. Zawodnik, no kariera jego jest we wrestlingu nie za długa, jednak wcześniej miał dobre podłoże, był zawodowym futbolistą, warunki fizyczne doskonałe. Tutaj panie Andrzeju, prosimy o opinię. No zbudowani są niesamowicie, natomiast zawodnik Monty Brown, tak, jest jakby troszeczkę bardziej atletycznie zbudowany. Troszeczkę wyższy od swojego przeciwnika, tak mi się wydaje. No i chyba jednak masa mięśniowa, no, wskazuje na to, że ma przewagę siłową nad Ravenem. Raven tutaj się szamocze, próbuje się jakoś wydostać z tego uchwytu, a nawet można powiedzieć, że sprytnie wpycha Manty Browna w narożnik. Sędzia się wtrącił, no niestety nie ma miejsca dla sędziego już w tej szamotaninie. Ponownie Raven wpycha Manty Browna, chyba można powiedzieć, chce go osłabić w tym momencie, ewentualnie zablokować jakieś akcje, które mógłby wykonać. Tak, a również jak opiera go liny, może zablokować dostęp powietrza po prostu na przeponie i wtedy zawodnik szybciej się męczy. Zgadza się, to jest, przyznam się, akcja, o której nie pomyślałem, że zawodnicy mogą w ten sposób wykorzystywać takie różnego rodzaju sytuacje. No akurat tutaj mamy możliwość porozmawiania z mistrzem świata w zapasach, on wie, jak można przeciwnika powalić, prawda, jak sytuację wykonać. Także no myślę, że to było coś. Teraz widzimy, o tutaj tak jakby Raven się mocno nadział na pięść Manty Browna. Raven troszeczkę jakby zmęczony, jakby oszołomiony. Tak, oszołomiony tymi uderzeniami. Manty Brown tutaj wcale nie zamierza przestać. No i chyba właśnie Raven wiedział, co robi, wpychając Browna w narożnik, bo pewnie wie, jakiej techniki używa jego przeciwnik. No tutaj mamy troszeczkę skrót. Widzimy już, że akcja przeniosła się poza ring. Manty Brown w tej chwili troszeczkę jest pomiatany przez Ravena, ale próbuje się bronić. Tak jakby trochę role się odwróciły, jakby jeden z zawodników, Raven, wypoczął troszeczkę, no i w tej chwili, jak widać, ma przewagę nad Monty Brownem. Patrzy, czy strzępy skóry mu nie zostały za palcami. No taki chwyt był, no, dwuznaczny. No tutaj widać, że przy okazji jakieś dziecko znokautował z tyłu na widowni. No ale tutaj jest przynajmniej, no, widać, dlaczego nie wolno być blisko ringu, albo oddalać się, jak dwóch zawodników opuszcza ring. No w każdym razie Manty Brown na macie, Raven w tej chwili w ofensywie. Tak, teraz próba. Tak zwany snapmer, tutaj akcja przerzut, jakby to można było w zapasach nazwać? Jakby to określił w stylu klasycznym, no taki, my to mówiliśmy na to ręka-głowa, ponieważ ten uchwyt często trzymał rękę i głowę. Tutaj widzieliśmy troszeczkę inny chwyt przed chwilą, tak zwany chyba poszerzenie uśmiechu. Czy na to jest jakaś nazwa? W klasycznych zapasach nie. We wrestlingu raczej też nie, ale się zdarza, odliczanie. Zawodnicy się dopuszczają czasami chwytów nie fair, gdy zauważam, że sędzia po prostu nie do końca widzi. Zgadza się, i tutaj widzieliśmy, że sędzia był za Ravenem, kiedy poszerzał uśmiech Brownowi.
tutaj no, takie niechlubne kopanie leżącego, no ale, ale ten leżący widać, że próbuje się wyzwolić. Wszystko w ramach przepisów, jakie tam obowiązują. Kiedy następuje coś niezgodne z przepisami, sędzia wkracza. Tutaj Manty Brown widać, że przechodzi do ofensywy. Tak, już widać znowu Raven. Raven ma problemy, ale zaraz piękny rewersal. Tu miał być back body drop, ale, ale przejęty przez Ravena. Wykorzystał to przeciwko Brownowi, który na chwilę zwrócił uwagę. Pochylony. Irish Whip, narożnik. I clothesline po odbiciu od Lin. Jeszcze próba powalenia. No Manty Brown już w tej chwili widać, że bliski już jest. No tak, na macie, ale, ale wstaje, ale wstaje. Niezwykle ambitny zawodnik. Nie chce tej walki przegrać. Chyba ambicja mu się wyczerpała. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy zdoła wstać. No, można powiedzieć, że w tej chwili odpoczywa, no, ale no, Raven troszeczkę sponiewierał Browna w narożniku. Coś widać, że... Raven chyba jest bardziej doświadczonym zawodnikiem. Zgadza się, Raven od początku lat 90. na ringu, Mark Brown od początku obecnej dekady. No i widać, że jednak siła wzięła górę. Poradził sobie. Znowu ambicja się włączyła. Miał być rewersal, ale nie. Podwójny rewersal. Pchnięcie w narożnik. O, cios w kręgosłup bardzo bolesny. No teraz takie zagrania, no, że sędzia raczej powinien uprzedzić Browna, że to nie jest boks. No chyba, że uderza otwartą pięścią, ale wyglądało to ewidentnie, jakby jednak pięścią atakował nerki przeciwnika. Ponownie, no sędzia tylko wzdycha, no powinien tutaj coś zrobić. Myślę, że gdyby tutaj mielibyśmy prawdziwe zapasy olimpijskie, to sędzia by nie wzdychał, tylko szybko, stanowczo zareagował. Tak, przerwałby szybko. A jak wygląda sytuacja właśnie z sędziami w takich zawodach olimpijskich, w zawodach Mistrzostw Świata? Czy oni muszą mieć na tyle siły, żeby rozdzielić walczących zawodników? Nie, raczej kontakt nie jest potrzebny, ponieważ zawodnicy reagują na gwizdek i będzie, kiedy jest gwizdek sędziego, muszą walkę przerwać albo dostosować się do jego decyzji. A czy zdarzyło się, że wypchnęło się spod kontroli w czasie walki? Zdarzyło się na olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć. Zawodnik z Korei Południowej dopuszczał się po prostu zachowania niezgodnego z przepisami i sędzia nie musiał z nim poradzić. Po walce doszedł do wniosku, że niesłusznie przegrał tą walkę i siedział na macie, demonstrując w ten sposób, że został gościem. No, tak, ale to we wrestlingu, jeżeli coś tak naprawdę wypchnie się spod kontroli, jest to tak zwany shoot. No tutaj widzimy, że co chwilę się coś spod kontroli wyskakuje, ale... No krzesełka się pojawiają. Krzesełka się pojawiają, sędzia znowu znokautowany, no ale póki co jeszcze krew się nie leje, na noszach nikogo nie wynoszą. Można... Ale tutaj piękne podcięcie, Manty Brown trafia głową w krzesło. Odliczanie, raz, dwa, nie. Mecz toczy się dalej. Raven ponownie za krzesło złapał. No jeżeli trafi w momencie, jak sędzia będzie widział, no już będzie to dyskwalifikacja pełna. Nie da przeciwnikowi usiąść na krzesełku, tylko... Pudło. Pounce! Tak, finisher Manty Browna. Raz, dwa, trzy, tak, koniec. Zwycięzcą meczu jest Manty Brown. No dosyć dużo się namęczył, jak widzimy. Obolały, ale szczęśliwy. Wygrał z bardziej doświadczonym zawodnikiem. A tu następny mistrz. Tak, Jeff Jarrett. Ale co będzie dalej, zobaczymy po przerwie.